Czujczuwaj, jestem druhna Kasia i chciałabym Was wszystkich bardzo serdecznie powitać na naszym dzisiejszym wywiadzie. Wywiad będzie z osobą dość znaną, można nawet powiedzieć, że najsławniejszą w naszym chówcu, z naszym szanownym komendantem chówca. Nie ma co przedłużać, serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy patrzę na ciebie, czy na kamerę. Obojętnie. Będę się patrzył na kamerę. O, lepiej. Czuwaj. Chciałam serdecznie przywitać trucha komendanta na naszym wywiadzie. Pytania nie będą trudne, tak jak ostrzegałam. 20 podstawowych i 5 dodatkowych. No to, żeby nie przedłużać, to zaczynajmy. To pytanie pierwsze. Ile lat druh działa w harcerstwie? Od 84 roku. To jest... kochany. 94 to jest 36. Proszę. No dobra. To pytanie drugie. Jak nazywała się albo nazywa się jednostka, od której rozpoczęła się Twoja przygoda z harcerstwem? Na szczęście jeszcze się nazywa, bo to jest piąta drużyna harcerska. Kiedyś się nazywała Leśne Ludki, teraz się nazywa Leśni. Okay. A najciekawsze wspomnienie harcerskie? Najciekawsze? No chyba takie najdalsze są, najfajniejsze, takie najsympatyczniejsze. Chyba przyrzeczenie w Mostówce w 85 roku. Takie najbardziej, takie jeszcze wtedy, takie wow, tak, takie niespodziewane, nieoczekiwane. Co właściwie dało Ci harcerstwo? Co mi dało harcerstwo? Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. To, że ciągle współpracujemy z innymi ludźmi, spowodowało, że łatwiej mi potem funkcjonować z ludźmi także w życiu prywatnym, w działalności gospodarczej, którą prowadzę wcześniej jeszcze w szkole, na studiach. Także to chyba taka najważniejsza, najfajniejsza rzecz, to właśnie ludzie, którymi się gdzieś tam otaczam cały czas. I chyba jakoś też pewność siebie, że widzę, że można robić tutaj duże rzeczy, to pewnie też można robić je i gdzie indziej. Okej. A ulubiona piosenka harcerska? Chyba nie mam takiej jednej ulubionej harcerskiej. Nie wiem. Nie ma czegoś takiego. Lubię różne piosenki w różnych momentach, na różnych etapach różne. Także jednej ulubionej, takiej konkretnej chyba nie ma. Ostatnio chyba najbardziej, no dobra, jak zostawałem po raz kolejny komendantem chłopca, taka piosenka, chociaż właściwie ona nie jest harcerska, ale śpiewana też w harcerskim gronie, piosenka Starego Dobrego Małżeństwa, Dobrze, że wróciłeś. Strasznie mi się podobało wtedy. Dobra. Lepiej było być kadrą czy uczestnikiem? Trudne pytanie. W zasadzie chyba nie ma to jasnej odpowiedzi. Kiedyś będąc uczestnikiem chciało się być kadrą, dzisiaj będąc kadrą wolałoby się być uczestnikiem, zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności, konieczności przygotowywania wielu rzeczy. Dlatego fajnie jest na takich wyjazdach, gdzie jedziemy razem z kadrą, gdzie wszyscy jesteśmy na równych prawach, każdy z nas jest trochę kadrą, trochę uczestnikiem. Więc to chyba tak jest, że będąc uczestnikiem chcę być się kadrą, będąc kadrą tęskni się do tego, żeby być uczestnikiem. Czy magię przerwanek da się opisać słowami, czy nie? Nie. I to definitywnie nie, bo można opowiadać komuś o przerwankach i to w ogóle nie działa. A jak się tam pojedzie i jedzie się tam kolejny raz i poznaje się coraz więcej rzeczy, które tam są, całą okolicę, specyfikę funkcjonowania tego miejsca, to się do wtedy docenia. Natomiast to nic opowiadanie nie da. Dlatego zawsze, na przykład reklamując przerwanki na stronie internetowej czy w różnych tam miejscach, gdzie staramy się ludzi przyciągać do przerwanek, zawsze jest nam trudno oddać słowami to, co tam się dzieje. I ktoś, kto przyjeżdża do bazy, częściej jest pozytywnie zaskoczony tym, co zastał, niż odwrotnie. Dlatego nam jest ciężko
sprzedać tą atmosferę, która tam jest. Natomiast no, trzeba ją poczuć, tak wiadomo, że to może się zdarzyć, że ktoś tam przyjedzie i w ogóle tej atmosfery nie poczuje, ale jak ktoś w to wejdzie, to po kadrze, która tam jeździ co roku, widać, że to ciężko potem z tego wyjść. Czyli nie da się opisać tak podsumowując. Nie. To, co się dało opisać, jest napisane na stronie internetowej, ale to nie dodaje tego, co tam jest, tej magii, o której mówisz. Co najmilej wspominasz z obozów harcerskich? Co najmilej wspominam z obozów? Chyba ogólnie takie oderwanie od takiego normalnego funkcjonowania, że nagle, mówiąc jeszcze wcześniej jako uczestnik, ja dość późno zacząłem na pierwszy oboz jeździć, bo ja na pierwszy oboz pojechałem w 1988 roku, czyli miałem 14 lat tak naprawdę, więc te pierwsze obozy i raptem byłem na dwóch obozach jako uczestnik, potem byłem już jako kadra zawsze, więc fajne w obozach jest to, że zaczynamy mieszkać nagle z innymi ludźmi, którzy są najczęściej naszymi kolegami, koleżankami, możemy z nimi robić niesamowite rzeczy, tworzyć atmosferę, której normalnie na co dzień przy zbiórkach, przy nawet biwakach się stworzyć nie da. I to jest chyba najfajniejsze, że to jest takie inne niż wszystko. A jeśli miałbym mówić o czymś konkretnym w czasie obozu, no to chyba ogniska są czymś takim, co zawsze mi... Ja lubię sobie nawet teraz, jak jedziemy do przerwanek, pójść wieczorem, usiąść tam ze znajomymi, a nawet czasami z jakąś dosłownie bardzo małą grupką, nie wiem, 2-3 osoby i rozpalić ognisko i chwilę przy nim posiedzieć. Czasami jak jeździmy do przerwanek tak poza sezonem też, to po prostu rozpalam ognisko po to, żeby się paliło i jest fajnie i sympatycznie. Czy jest jakieś wydarzenie harcerskie, na przykład jakiś konkretny obóz, biwak albo zbiórka, które tak szczególnie utkwiły Ci w pamięci? Strasznie dużo tego było, więc ciężko będzie mi coś wybrać. Tak jak powiedziałem, no te wydarzenia takie początkowe, właśnie przyrzeczenie na rajdzie, pierwszy obóz, pewnie jak zawsze, pierwszy obóz, kiedy byłem komendantem, pierwsze przerwanki, kiedy byłem komendantem bazy, to takie te pierwsze rzeczy są chyba takie najfajniejsze, ale nie potrafiłbym powiedzieć, czy fajniejsze było jest pojechać do przerwanek, je przygotować, zorganizować, czy fajniej było pojechać na biwak i złożyć przyrzeczenia, bo to są zupełnie inne kategorie wydarzeń, więc nie potrafiłbym chyba tak jednoznacznie powiedzieć, że coś jednego konkretnego było najfajniejsze. Czyli to akurat było trudne pytanie. Bardzo trudne, tak. To... Już nie będą łatwiejsze, obiecuję. No super, mam nadzieję. Dobra. W ilu jednostkach byłeś? Potrafisz wymienić i podać nam na przykład ich numery albo barwy? Tak, bo ja byłem w zasadzie tylko w jednej drużynie. Znaczy ona się potem gdzieś tam... No, zacząłem od piątej drużyny harcerskiej Leśne Ludki, która z czasem przekształciła się w piątą drużynę męską, w piątą drużynę żeńską. Ja byłem wtedy w męskiej, która nazywała się Leśni. No i tak naprawdę z tej drużyny bezpośrednio wychodząc zostałem komendantem szczepu. Tamta drużyna miała zielone barwy, tak samo jak ma do tej pory. Z tamtej drużyny byłem potem drużynowym tej drużyny, potem zostałem komendantem szczepu, komendantem chówca, więc ta ścieżka bardzo prosta. Ja nie przechodziłem z drużyny do drużyny, więc tutaj nie mam jakiegoś problemu z pamiętaniem, gdzie byłem. Czyli łatwe pytanie. To łatwiej było. Tak. Dobra, to teraz będzie troszkę trudniejsze. Gdzie możemy znaleźć bulbulator do hydronetki? W hydrofarni stoi. Aha, okej. Okay. A czyli... to w przerwankach tylko jest, to poza przerwankami nie działa. Dobra, kolejne. Też łatwe. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Ale tak w ogóle? Mhm. No nie ukrywam, że ostatnio bardzo lubię sushi. Szczególnie, że znaleźliśmy miejsce, gdzie jest naprawdę bardzo fajne, robione indywidualnie przez kucharza. My jak wchodzimy, to mówimy, że poprosimy, żeby sam coś przygotował. Nie mówimy, jakie chcemy i robi niesamowite rzeczy. A z takich, znaczy ogólnie bardzo lubię jedzenie takie, nazwijmy to,
bardzo wschodnie, tak? Czyli jakieś, nie wiem, chińskie, chińszczyzny, będąc w Tajlandii, posmakował mi pad thai z owocami morza, akurat ten bardziej, więc też czasami nam się zdarza go robić. A z takich zwykłych naszych polskich, że tak powiem, potraw, bardzo lubię rosół. To taka rzecz. A i bardzo lubię oscypki oczywiście, ale to tak jakby nie jako danie, tylko jako przekąska. I zdarza mi się w sobotę jeździć na bazar tylko po to, żeby kupić sobie oscypki. Także to taka jedna z rzeczy, która mi naprawdę podeszła bardzo dobrze. No ale to sushi jest chyba na pierwszym miejscu w tej chwili. Wygrało, rozumiem. Dobra, to teraz taki szybki strzał. Gawęda czy śpiewanki? Gawęda. Żeby mieć zaszczyt pełnienia tej oto funkcji, którą pełnisz, musiałeś zdać parę kursów. Możesz nam troszkę o tym opowiedzieć? Mógłbym, gdybym skończył takie kursy, natomiast ponieważ zostałem komendantem bardzo wcześnie, to wtedy jeszcze nie było takich wymogów, jakie są dzisiaj. Ja oczywiście, będąc najpierw harcerzem, potem zaczynając być instruktorem, uczestniczyłem w kursach, i kursie zastępowych, i kursie drużynowych. Natomiast ja nawet nie pamiętam, czy komendantem chłopca zostałem już mając kurs drużynowych, czy jeszcze nie. Ja zostałem komendantem chłopca po raz pierwszy mając lat 19. W związku z tym jeszcze nie było, nie przeszedłem tej drogi związanej właśnie z kursami. Tak jak mówiłem, 14 lat miałem, jak zostałem, wstąpiłem do harcerstwa, więc to było dość szybko. Pierwszy obóz dopiero 4 lata później, więc ta droga potem bardzo szybko poszła. Natomiast no, potem no, w racji już pełnienia funkcji częściej uczestniczyłem w kursach jako ktoś z kadry, jako ktoś z organizujących kurs, niż jako ich uczestnik. Z czego bardzo oczywiście żałuję, bo pewnie gdybym wcześniej miał szansę skończyć odpowiednie kursy, to bym nie popełnił błędów, które popełniłem na początku swojej kariery, w cudzysłowie bycia komendantem. Natomiast no, ja należę do tych, których życie i doświadczenie nauczyło więcej niż kurs. Którego szyfru harcerskiego najtrudniej by ci się było nauczyć? No, chyba najtrudniej nauczyć w używaniu takim normalnym to pewnie Morsa, tak? Bo to chyba najrzadziej używany tak naprawdę w związku ze swoją trudnością. Pamiętam jeszcze te ściągawki, gdzie łatwo było sobie tam rozpisać, jak to, jakie litery, jakim kluczem do jakiej litery się dochodzi. Natomiast jak ja słyszę, że ktoś potrafi z tego titata sobie rozszyfrować, co tam ktoś próbuje przekazać, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ja muszę sobie to napisać, żeby w ogóle zacząć to gdzieś tam rozczytywać. No i pamiętam, że był czas, kiedy na pamięć umiałem wszystkie litery i znaki z alfabetu Morsa i potrafiliśmy na różnych naszych grach używać i po prostu rozszyfrować wiadomości. Natomiast no, nie wiem, czy jestem specjalistą od szyfrów, tak? No, znam gadyry poluki, znam czekoladkę, te wszystkie odmiany gadyry poluki oczywiście, jak już wiemy co i jak, natomiast gdybyśmy pewnie musieli w życiu, no powiedziałem, że Mors nie jest szyfrem do końca, tak, więc tu też trochę walnąłem bez sensu. Natomiast jeśli chodzi o szyfry, to gdybyśmy musieli gdzieś tych szyfrów zacząć używać, to pewnie byśmy polubili te szyfry, które są trudniejsze, niepowtarzalne i takie nie do odgadnięcia, tak na wprost, tak. A tak na co dzień no nie używamy, więc. Dobra, to kolejne pytanie. Zaraz skończymy pierwszą kartkę pytań, jeszcze druga. Pytałam już o bulbulator, więc teraz chciałam zapytać o wiadrofazy. Gdzie możemy je znaleźć i ewentualnie za ile? Mamy w kuchni takie pomieszczenie, gdzie mamy główny wyłącznik prądu. Tam stoi takie wiadro i tam można pójść. Niestety trzeba wcześniej, jeżeli to się dzieje w ciągu wakacji, przejść przez filtr nazywany szefową kuchni. Jak się ją minie, to potem można to wiadro zdobyć. No, różne są ceny. Ostatnio chyba 2 wichajstry trzeba było oddać, ale to różnie to było. Rozumiem. Dobra. Jaki jest twój ulubiony pląs?
Ja chyba nie lubię chaosów. Chyba wyścigi konne są czymś takim najweselszym, czy czym można się najbardziej pobawić, więc chyba ten. Natomiast ja nie wiem, czy to kwestia już wieku, czy... Ale nigdy nie lubiłem pląsów. Ja zawsze uważam, że pląsy to jest coś, gdzie zuchy się powinny bawić, a starsi już nie. A jak się już zaczniemy bawić, to wtedy jest zabawa na całego i szaleństwo do końca. Ale taki, który mi się najbardziej pozytywnie kojarzy, to właśnie wyścigi konne. No dobra, to o prezentację tego pląsu już nie będę pytać. Nie ma takiej możliwości. Poza tym chyba nawet nie pamiętam go dokładnie. Ja jak myślę o tym pląsie, przypominam sobie Jaguda na ognisku, ta toczącego się wokół ogniska, pokazującego wszystkie tam obroty i tak dalej. To stąd to ulubienie chyba. Kim byłbyś, gdyby nie skautowy styl życia? Nie mam żadnego pojęcia. Całe moje życie młodzieńcze i dorosłe zostało ukształtowane przez harcerstwo, więc nie wyobrażam sobie innego. 75%, 80% mojego życia to jest harcerstwo, więc nie wyobrażam sobie innej możliwości. Aczkolwiek pewnie bym się uaktywnił gdzieś w jakimś innym miejscu, tak? Mamy wiele organizacji, wiele różnych miejsc, gdzie można działać i się realizować, więc pewnie by jakieś inne miejsce po prostu. Aczkolwiek harcerstwo bardzo od początku przypasowało i tak zostało. To tak adekwatnie do tego pytania. Harcerstwo to bardziej pasja czy styl życia? Nie nazwałbym tego pasją, tak samo jak broń Boże nie nazwałbym tego hobby, w związku z tym styl życia ewidentnie. Ale jednocześnie coś, co pozwala to życie zrobić takim bardziej radosnym, takim... Staram się powtarzać to wszystkim, że żebyśmy w harcerstwie robili tylko to, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli coś nam nie sprawia przyjemności, po prostu tego nie róbmy i rezygnujmy z tego. Natomiast jeżeli wszyscy w harcerstwie będziemy robili to z radością i z poczuciem satysfakcji, to wtedy to będzie miało sens. Więc oprócz tego, że jest to styl życia, to jest to ogromny powód satysfakcji, radości, dumy. Jasne. Zdradzisz nam swoje największe marzenie, czy obawiasz się, że się nie spełni? Trochę już się zmieniło, tak jakiś czas temu powiedziałbym, że, znaczy mówimy o marzeniu takim pozaharcerskim, takim życiowym, tak, to takim marzeniem był wyjazd do Peru gdzieś tam, natomiast szczególnie na Machu Picchu, natomiast to są to kosztowne marzenia i że tak powiem dość kłopotliwe w organizacji, więc na razie one są odłożone gdzieś tam na bok. Nie, tak naprawdę tak wiele marzeń już w życiu zrealizowałem, że razem ze swoją żoną, ze znajomymi, z harcerzami, więc w tej chwili nie ma chyba czegoś takiego. Wychodzę z założenia, że tak naprawdę mało jest dzisiaj rzeczy, których nie jesteśmy w stanie po prostu zrealizować, tak? Trzeba się za nie wziąć, przygotować i po prostu zrealizować, więc jeżeli byłoby takie marzenie, które bym bardzo chciał i nie mógł bez niego wytrzymać, to pewnie bym już je zrobił. I tym sposobem zakończyliśmy 20 podstawowych pytań i zostało tych 5 dodatkowych, ale wcale nie trudniejszych. Dobra, to nie przeciągają. Jak to jest być królem chówca? No dobrze, to znaczy komendantem chówca. Jakie to jest uczucie w ogóle? W różnych momentach różne, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, komendantem chówca zostałem mając lat 19 i wtedy to było szczyt w ogóle, że tak powiem, nie wiem, może nie marzeń, ale takiego harcerskiego, że już dalej się nie da w ogóle nic zrobić. W międzyczasie tych lat byłem i członkiem Komendy Chorągwi, i członkiem Rady Naczelnej ZHP, więc doszedłem do gdzieś tam do samej góry. No naczelnikiem nie byłem, ale nic straconego jeszcze, ale to potem to się stało, bycie komendantem chówca, czymś takim tak oczywistym, tak zwyczajnym, tak powszednim i codziennym,
że nawet ciężko to jakoś specjalnie nazwać. Ja sobie nie do końca wyobrażam. No był taki moment, kiedy nie byłem komendantówce. Długo nie wytrzymałem, chyba 3 lata minęły. I okazało się, że to wróciło. Dzisiaj traktuję to jako możliwość realizowania siebie w miejscu, które jest fajnym miejscem, bohaterstwo jest takim fajnym miejscem w społeczeństwie. Jeżeli ja mogę coś fajnego w tym wszystkim robić, a funkcja komendantochówca jest funkcją, gdzie ma się realny wpływ na to, co my robimy. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze przerwanki, no to dla mnie to jest taka funkcja, która pozwala mi realizować swoje, nie wiem, swoje takie drugie życie, tak? Takie poza zawodowe, poza rodzinne. Chociaż no, rodzinnie też wszyscy z HCS jesteśmy związani, więc to się tak przeplata, tak? To już dzisiaj się nie da tylko tak oddzielić po prostu. Przyjdzie taki moment za 3 lata, że trzeba będzie za 2,5 już, że trzeba będzie to rozdzielić i wtedy to rozdzielimy i wtedy się okaże, czym była funkcja komendanta chówca dla mnie. Natomiast dzisiaj jest taką codziennością po prostu, ale miłą, tak? Co jest najprzyjemniejsze, a co jest najmniej przyjemne przy pełnieniu takiej funkcji? Co jest najprzyjemniejsze? Tak ogólnie praca z ludźmi, szczególnie z młodymi ludźmi, których można obserwować, jak właśnie wyrastają na takich coraz doroślejszych, tak to nazwę, i okazuje się, że wtedy się okazuje, czy jak się na kogoś postawiło parę lat temu, to faktycznie się okazuje. Taka obserwacja tych ludzi jest fajna, tak? Gdzie widać, jak ktoś nabiera umiejętności, doświadczenia, robi coraz więcej, coraz fajniej. No oprócz tego bardzo lubię w tej funkcji, którą w tej chwili pełnię, sobie bardzo docenię, na przykład to, że jestem zawsze obecny na wszystkich zobowiązaniach instruktorskich i to już taka tradycja u nas w HUFC-u, że mimo tego, że nie ma takiego obowiązku, bo zobowiązanie może przyjąć inny instruktor, no to jednak u nas w HUFC-u przyjęło się, że komendant je przyjmuje i to jest bardzo fajne, bardzo miłe. Bardzo fajne i bardzo miłe jest też to, że mogę planować pewne rzeczy i potem dzielić się nimi czy to z komendą, czy z jakąś grupą ludzi, którzy jadą ze mną do przerwanek i tam możemy wcielać w życie te rzeczy. A co jest najmniej przyjemne? Najmniej przyjemne prawdopodobnie jest... Są sytuacje, w których na jakieś się zawiodłem, tak? Ich na szczęście bardzo mało, na palcach jednej ręki pewnie można policzyć przez te wszystkie lata. I to są takie może najsmutniejsze, może nie najbardziej, może nie najmniej przyjemne, tylko najsmutniejsze po prostu. Tak, to chyba to jest takie, że wydawało się, że na kimś można się oprzeć i można z nim współpracować, a okazuje się, że się nie udało zupełnie, ale tak jak mówię, to na szczęście jest bardzo, bardzo mały wyjątek. Gdyby ich było więcej, to pewnie bym już tego po prostu nie robił i nie zajmował się tym, ponieważ to się bardzo rzadko zdarza, to udaje nam się. Ta atmosfera, którą gdzieś tam razem z ludźmi wszystkimi, którzy do tej pory współpracowali ze mną, wypracowaliśmy, powoduje, że nie wiem, nie mieliśmy chociażby potrzeby przez tyle lat tworzenia w HUFC-u sądu harcerskiego, ani jakiejkolwiek sprawy w sądzie harcerskim mieć w chorągwi na przykład, tak? Wiele HUFC-ów ma takie sprawy i one się toczą na bieżąco. U nas się nigdy nic takiego nie zdarzyło i to jest chyba też fajne, że da się z tymi wszystkimi ludźmi dogadywać. Jakie uczucia towarzyszyły Ci, gdy po raz pierwszy dostąpiłeś tego zaszczytu założenia korony króla i zostałeś komendantem chówca? Nie pamiętam. Zbyt dużo emocji pewnie w tym było, tak? Chociaż tak naprawdę próbuję sobie przypomnieć, czy nie palę jakieś bzdury teraz, ale ja nigdy nie kandydowałem z nikim, tak? Nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której miałem kontrkandydata i musiałem z nim konkurować, chociaż uważam, że byłoby to dobre dla wszystkich, dla mnie też. Więc te emocje też nie były takie rozdmuchane jakieś. Nie pamiętam tego uczucia. Na pewno gdzieś tam, na pewno sobie nie zdawałem, ile to roboty z tym będzie związane, tak? Bo to
początku się wydaje, że to jest fajnie, powiązuje się tylko palcem, co inni mają zrobić i to wystarczy. Więc pewnie jakieś poczucie mimo wszystko dumy, że jakaś tam grupa ludzi mi zaufała i chce razem ze mną funkcjonować. No tak, to... Na czym polega fenomen otwockiego harcerstwa? Nie wiem, czy jesteśmy fenomenem. Natomiast, ponieważ raz na jakiś czas musimy sobie przygotowywać chociażby do planu pracy analizę tego, jakie mamy plusy, jakie minusy, co jest u nas dobre, a co trzeba poprawić, to bardzo często po prostu przegadujemy to, jak to wygląda. No i z takich naszych rozmów, bo to nie będzie tak, że to jest moje zdanie, to co wynika z dyskusji różnych, to, że mimo wszystko jesteśmy dość zintegrowanym środowiskiem, szczególnie chyba w tej chwili, bo były jakieś tam gorsze kiedyś momenty, że wszystkie środowiska tak naprawdę ze sobą normalnie współpracują, nie mają z tym większego problemu. To, że mamy dobrą atmosferę i fajnych ludzi, zawsze młodszych, starszych, dorastających, przychodzących nowych, to też jest u nas w Chłopcu fajne. To, że mamy dobrą sytuację finansową związaną z przerwankami, no głównie, to też. Natomiast dużo, nie wiem, czy dużo pracowitości wśród ludzi też pozwalających nam na dobre funkcjonowanie. Na pewno kadra jest takim ważnym elementem i ta młodsza, i ta starsza, i ta najstarsza tak naprawdę, bo wszyscy robią to, co powinni robić, co do nich należy. To chyba tyle, tak? Dobra. I już ostatnie pytanie. To już twoja trzecia kadencja jako komendant Chłopca. Jakie wydarzenia z tego okresu wspominasz najlepiej? Jakby tak policzyć wszystkie moje kadencje, to pewnie jest jakaś siódma, trzecia to pewnie w ostatnim czasie. No, ja komendantem Chłopca jestem, o Jezus, no od 93 roku do 97, od 99 do 2000 chyba 7 i od 2009 chyba do dzisiaj, nie, od 2013 do dzisiaj, czyli tam do 2009, za dużo tych kadencji było. Co najmniej wspominam, chyba rok 2000 był takim okresem jak przeglądam zdjęcia, robię to dość często szukając pewnych rzeczy albo po prostu robiąc porządki w zdjęciach, to dochodzę do wniosku, że 2000 rok był takim momentem, w którym byliśmy takim najaktywniejszym środowiskiem, jakie ja pamiętam i na pewno środowiskiem wyróżniającym się na forum po naszej najbliższej okolicy Chorągwi. To takie najbardziej dające poczucie takiego spełnienia, tak, że wtedy udało nam się naprawdę zrobić dużo szumu wokół siebie. Natomiast w ostatnich latach czymś takim najbardziej, najmilszym, dla mnie chyba tak prywatnie trochę, były finały w Ośpu, w których się gdzieś tam mocno angażowałem. I one faktycznie, to było także dużo, dużo pracy i potem taki jeden dzień, kiedy jest taki wielki boom i to przynosi ogromną satysfakcję, że to się udało zrobić i że funkcjonujemy. A tak naprawdę no wszystko, całe wszystko, co robimy, nie potrafię tak powiedzieć o takiej jednej rzeczy, że nie wiem, to najbardziej, najlepiej zapamiętałem, bo za chwileczkę dzieje się coś kolejnego, co też przynosi bardzo dobre wspomnienia. Ja staram się nie mieć złych wspomnień z tego, co robimy, w związku z tym staram się, żeby wszystko, co robimy, było zrobione tak, żebyśmy to wszyscy dobrze pamiętali, a nie musieli się wstydzić za to, co zrobiliśmy. Także nie potrafię konkretnej rzeczy jednej wskazać. Tak, nie wymyślę nic więcej. Rozumiem. No ja też już nie mam więcej pytań, niestety. Szkoda. Ale nie były trudne, tak jak mówiłam. Niektóre były trudne, a niektóre były nietrudne. Pewnie. Tym pląsem chyba było najtrudniejsze. Pląsem nie ma szans w ogóle żadnej.
Nie zaśpiewam piosenki, nie zatańczę pląsa. Nie wiem, dobra. Ja nawet gawędy dobrej nie opowiem, także. A nie, to z piosenką, przepraszam. To chodziło o piosenkę, nie o pląsa. To było to najtrudniejsze. No dobra, już nie przedłużając, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za wywiad, a my widzimy się już za tydzień o tej samej porze, no, tylko z inną osobą, inną osobistością chówca. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.